Nazywam się Agata Kuliś i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Voice Master w sieci. Dzisiaj ze szczególnych okoliczności przyrody, właściwie mogę powiedzieć, że z mojego miejsca na świecie. W związku z tym jest to szczególny odcinek. Dzisiaj, skoro jestem w górach, chcę opowiedzieć Wam o skali góralskiej, czyli o czymś, co jest naprawdę szczególnie piękne i o czym powinniście wiedzieć. To jest taka perełka polskiej kultury na pewno. Słuchajcie, polską skalę góralską można usłyszeć oczywiście w muzyce ludowej, Podhala i nie tylko, ale także w muzyce klasycznej, jeśli lubicie, zapraszam, posłuchajcie sobie Szymanowskiego. Tam jest kilka takich motywów, które się przewijają przez twórczość i to naprawdę dobrze brzmi. Jest również ta skala góralska dosyć popularna w muzyce rozrywkowej współczesnej. Przygotuj proszę kartkę z pięciolinią oraz ołówek i do dzieła. Na początku zagram Ci skalę durową. Wiem, że już kilka razy ją słyszałeś, słyszałaś. Jeśli oglądałeś odcinek pod tytułem Dźwięki, to z pewnością ją dobrze znasz. Zaśpiewaj ją proszę z wykorzystaniem zapisu literowego. Nie z solmizacją, tylko z wykorzystaniem zapisu literowego. C, D, E, F, G, A, H, C, C, H, A, G, S, A, D, C. Ok, a teraz zagram Ci skalę góralską i posłuchaj, ile dźwięków różni się od skali durowej. Ciekawa jestem, czy będziesz w stanie to stwierdzić. Są to dwa dźwięki. Spójrz teraz proszę na ten slajd, w którym masz zapisane, jak wygląda budowa tej skali. Tak jak powiedziałam, od skali durowej różni się ta skala wyłącznie dwoma dźwiękami. Jeśli chodzi o całą taką budowę, to co jest dla Ciebie istotne, to to, że pół tonu występuje w tym wypadku między czwartym a piątym stopniem gamy oraz między szóstym a siódmym. Dzięki temu skala ta brzmi w tak charakterystyczny sposób. I chciałabym Ci również pokazać kilka przykładów takiej muzyki. Myślę, że fajnie by było, gdybyś zaśpiewał razem z tym podkładem, który zaraz usłyszysz. A potem poproszę Cię, abyś zaśpiewał, zaśpiewała z wykorzystaniem nazw dźwięków. Wiesz już, w jaki sposób nazwać te dźwięki. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego super krótkiego odcinka na zadanie domowe. Poproszę, abyś spróbował napisać taką melodię. Melodię z wykorzystaniem skali góralskiej metrum na 4/4.
aby to zrobić, muszę poprosić Cię, abyś zaglądnęła do odcinków pod tytułem Rytm oraz Dźwięki. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.